Cześć, właśnie otrzymałem od Atom Comics prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną paczkę tego roku, zawierającą zestaw śmierci rodziny razem z maską Jokera. Taki zestaw został zapowiedziany przez DC Comics już chyba jakieś pół roku temu, ale na początku były to tylko takie concept arty, więc nie było tak dokładnie wiadomo, jak ta maska będzie wyglądać. Ale w miarę upływu czasu zaczęły się pojawiać już w internecie faktyczne zdjęcia masek, a nie jakieś tam rendery 3D. I uznałem, że jakość tej maski chyba będzie całkiem spoko. To nie jest pierwsza maska dołączona do komiksu przez DC Comics. Niektórzy z Was mogą wiedzieć, że kiedyś do Trybunału Słów, albo do Nocy Słów była dodawana maska Trybunału. Tamta maska za bardzo mnie nie jarała, bo to była taka strasznie prosta forma, natomiast maska Jokera, wow! Nowy design Jokera w ogóle strasznie mocno do mnie przemawia. No i możliwość posiadania takiej maski na półce po prostu siła mi się po nocach przez ostatnie 6 miesięcy. Dzisiaj tą paczkę, tak jak mówiłem, dostałem. Wiem, że część z Was nie miała pojęcia w ogóle, że taki zestaw wychodzi. Część z Was wiedziała, że coś takiego wyjdzie, ale miała takie same wątpliwości jak ja. Więc zrobimy sobie szybki unboxing i zobaczymy, jak to naprawdę wygląda i czy warto wydać 40 dolców na ten zestaw. Zapraszam. Pierwsze, co się rzuca w oczy po otwarciu pudełka, to fakt, że ta maska jest wykonana z naprawdę solidnej, grubej gumy. Więc jeżeli mieliście obawy, że Wam się podrze, czy w jakiś sposób uszkodzi mechanicznie, to mogę od razu te obawy rozwiać, bo jest wykonana całkiem solidnie. Włosy. Miałem ogromne obawy co do tych włosów, ale wygląda na to, że nie jest to taka najtańsza sztuczna peruka z plastiku. Nie są to oczywiście prawdziwe włosy, no ale w tej kategorii cenowej nie można się spodziewać cudów. Ja jestem całkiem zadowolony zarówno z samego materiału, jak i z koloru. Nie jest to taki jednolity zielony kolor, ale wygląda ciut bardziej naturalnie. Jak włosy koloru blond, zafarbowane niedbale na zielono, co w przypadku Jokera dodaje w zasadzie realizmu, bo to nie jest przecież tak, że może sobie iść do stylistki i spędzić całe popołudnie na farbowaniu odrostów. Widać też, że maska jest zgodnie z obietnicami malowana ręcznie i to dość starannie. Nie jest po prostu chlapnięta farbą. Jest fajnie pocieniowana, kolory są żywe. Jest kilka niedociągnięć przy zębach, ale to nie jest nic, co widać z daleka. Jeżeli ktoś zobaczy Was w tej masce na konwencie czy na imprezie halloweenowej, bo przecież mamy już październik, to myślę, że taka maska zrobi na nim całkiem spore wrażenie. Dodatkowa cenna informacja dla tych z Was, którzy chcieliby tę maskę zabrać na konwent, jest taka, że można ją bez problemu złożyć na pół, bez strachu, że coś tu pęknie albo się podrze. Składa się zaskakująco łatwo, mimo że nie widzę tu żadnej osi zgięcia czy śladu po klejeniu, więc zajmie bardzo mało miejsca w bagażu i nie trzeba się z nią jakoś super delikatnie obchodzić. Warto wspomnieć, że twarz Jokera będzie wyglądała bardzo fajnie nie tylko na Waszej twarzy, ale także na półce. Dzięki temu, że pudełko jest naprawdę przemyślane i zawiera taką plastikową wytłoczkę, która układa maskę w odpowiedni kształt i powoduje, że wygląda ona jak Joker zaglądający do nas zza szyby. Warto więc zachować pudełko, żeby fajnie wyeksponować ten gadżet na półce. No i prawdopodobnie najważniejsza sprawa, czyli jak w takiej masce wyglądamy i czy jest wygodna. Mam tę maskę na sobie już od jakichś 5 minut, i muszę przyznać, że jest zaskakująco wygodna. Tak jak mówiłem wcześniej, jest wykonana z bardzo miękkiej gumy, więc dopasowuje się bez problemu do naszej twarzy. Nie jest w niej jakoś szczególnie gorąco, dzięki temu, że mamy tutaj taki mały otwór wentylacyjny na usta, więc to, co wydychamy, nie leci nam prosto na twarz, więc jest nam dosyć przewiewnie, oczywiście w miarę możliwości. Maska posiada tutaj pod włosami czepek, więc nawet przy jakichś, nie wiem, dzikich ruchach ona nie spadnie nam z twarzy i dodatkowo też byłem ogromnie zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że ta gumka, na której właściwie trzyma nam się ta maska na głowie, ma regulowaną długość, więc szacun DC, bo nie każdy o tym myśli. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo zadowolony. Na początku, kiedy dostałem ten zestaw, myślałem, że ta maska będzie po prostu stała sobie u mnie na półce i ładnie wyglądała w pudełku, ale coraz bardziej przekonuję się do pomysłu wykonania stroju Jokera na najbliższy Halloween, a być może też na przyszłoroczny Perkon, bo kurczę, naprawdę z każdą minutą podoba mi się ona coraz bardziej. Jeżeli nie macie jeszcze trzeciego tomu Batmana, czyli Śmierć Rodziny, to myślę, że nie ma co się zastanawiać i warto brać zestaw z maską, bo jest to obecnie najlepsze wydanie na rynku. Natomiast jeżeli macie już trzeci tom, to myślę, że i tak warto wziąć pod uwagę ten zestaw z maską, bo
Komiks można puścić na Allegro za 3-4 dyszki i wtedy za pół ceny macie bardzo fajną maskę. Z tego co czytałem w internecie, nie jest planowany dodruk, czy raczej dotłaczanie tych masek, więc one za kilka miesięcy mogą być bardzo ciężkie do zdobycia w sklepach, a na rynku wtórnym podejrzewam, że będą ciężkie do znalezienia w dobrym stanie i w rozsądnej cenie. A skoro o cenie mowa, przejrzałem kilka sklepów wysyłkowych zarówno w Polsce, jak i za granicą i najlepsza cena, jaką znalazłem, to 120 zł na Atom Comics. Dodatkowo, ci z Was, którzy kupią taki zestaw na MFK w Łodzi w najbliższy weekend albo przez internet do czwartku 9 października, mogą liczyć na dodatkowy rabat w wysokości 10%. Wtedy wychodzi, jeżeli dobrze liczę, 108 zł, a przy obecnym kursie dolara jest to jakieś 20% taniej niż cena, powiedzmy, okładkowa, więc wow, naprawdę, Atomie, masz mój szacun. Żeby zamówić ten zestaw z rabatem, należy złożyć zamówienie na atomcomics.pl i w koszyku wpisać hasło Joker przez duże J. Możecie też pojechać do Łodzi na MFK i to samo hasło Joker podać przy kasie i również dostaniecie 10% zniżki. Wszystkie przydatne linki są oczywiście w opisie. Ja znikam, idę szykować 49 odcinek Szafy. Widzimy się za kilka dni albo w Łodzi na MFK. Do tego czasu trzymajcie się!